Na ile centymetrów przyszczelony? Nie wiem, Paweł mówi, że 2,5. 2,5. W materiale. Denis. 2-1 dla nas. Dobra. Kto szczela? Wygramy. Kto szczela? Kądzior. Powiedzmy, jeszcze jeden stały fragment. To jeszcze Czerwo. Dobrze Ci widzieć, Martin. Ciebie również. Cześć. Wszystko najlepszego. Dziękuję. Jak tam? No, zawsze tak. Co tam? Czego możemy dzisiaj się spodziewać, panowie? 200 bramki w tym sezonie w Ekstraklasie. O. A nawet otworzymy trzecią setkę. Okej. Okay. A ile brakuje? Jednej. Tak, jednej. Czyli... To nie jest to wyśrubowane. Nie, wspomnienia Kuba z meczami ze Śląskiem Wrocław? Nie mam. Nie masz? A ja pamiętam taki mecz 4-3 to mam. Dokładnie, no. Dokładnie. Do Wrocławia chyba, tak? Tam chyba Badi bodajże 3 bramki strzelił. Tak, szalony mecz. Tak, to chyba był jakiś tam za trenera Wdowczyka mecz, jak się nie mylę. I taki gdzieś tam też przełomowy, nie? Bo chyba przed tym meczem to już nam tak szło jak szło. A tym meczem właśnie gdzieś tam wróciliśmy chyba na ścieżkę zwycięstw, z tego co pamiętam. Dzień dobry. Hello, hej. Możemy, nie? Piękna koszulka. Niestety już historyczna trochę. Ale nie chodzi. Możemy zobaczyć, nie? Na pewno zobaczy. Dobry znajomy. Dziękuję bardzo.
Armed. Wasze mecz na razie? Dobrze, pierwszy raz jestem na podawaniu piłek. Super uczucie. Super uczucie, no to tak. Fajnie. No, super. To miłego meczu. Dziękuję bardzo. A tobie jak się podoba meczyk? Nie no, to pierwsza klasa, pierwszy raz jestem, ale naprawdę, jest koks. Fajny strzał był, co? Tu, no, minimalnie. Ja myślałem, że bramka, bo kieszonka się zaczęsła, to... No. Nic, coś jeszcze wpadnie, nie? Na pewno. Jak podoba ci się mecz? Bardzo, bardzo fajny. Tylko jeszcze jednego gola brakuje, nie? No. A może nawet dwóch. A może dwóch, a może i trzech. Mhm. To czekamy. Szkoda końcówki Frapo, co? Można było dorzucić. Szkoda, taki mecz, kurczę, no wyrównany chyba, mimo wszystko obiektywnie wyrównany. Chyba za mało trochę w ofensywie, musimy więcej wymagać tak na chłodno, ale to po meczu to tak. Jasne, za szybko tak. Na wnioski. Przerwa na kadry, bierzemy się do pracy. Było się bez ofiar. Tak, dwóch rannych. Dokładnie.